football. It hurts and humbles. For every winner, a loser. For every triumph, a defeat. But on the horizon awaits a new season. A new opportunity. For redemption. For glory. For immortality. The brave will take to the pitch as warriors to battle. Shoulder to shoulder. Face to face. The hunger. The determination. To push limits. To fight. To run. Tackle. Defend. Attack. Score. And celebrate. As the new season dawns, new stars will rise, new teams will captivate, new stadiums will rock, new challenges will emerge, new battles will be fought in the name of glory, in the name of honor, in the name of football. The game we love, the game we live for. Every challenge, every cheer, every minute, every second, the best game, our game. Witam Was, tutaj Ryuk.pl, a to jest drugi odcinek z FIFA. Dzisiaj zagramy sobie z Zawiszą Bydgoszcz, a także zobaczymy, co jeszcze zdążymy zrobić. Najpierw ustawmy skład na ten mecz z Zawiszą Bydgoszcz. Zawisza też wygrała ostatnio mecz. Ja myślę, że chyba nic nie będę zmieniał na razie. W sumie... A nic nie będę zmieniał. Sylwestrze? Nie, na razie nic nie będę zmieniał. Jest dobrze, wygraliśmy ze Śląskiem pierwszy ciężki mecz. Teraz powinno być łatwiej. Dobrze, szybkie cięcie było i już możemy zaczynać grać. Mam nadzieję, że wygramy ten mecz. Zobaczymy, jak Zajawisza zagra. A dobrze, nie będę, już minus dostałem to. I zaczynamy. I odbierz mu, dobrze. Nie było faulu, kiełb. I jeszcze na chwilę krótkie... I już zacząłem. Musiałem przyciszyć trochę muzykę i trybuny. Nie muzykę, tylko komentarz i trybuny. Żeby dobrze móc rozmówić. I pierwszą akcję miała Zawisza. I dobrze, że nie trafili. Jacek Kiełb dostaje piłkę. Golański. Janota, Lenartowski. Znakomite podanie, ale przecięte do Maćka Korzyma, ale jest przy piłce. Filipczuk. Stracił piłkę i teraz kontra Zawiszy. Nie trafił Dejmek. Paweł Stano. Przechwycił. Filipczuk. I out dla mnie. Dejmek. Stanio. Jovanović. Aj, przechwycenie piłki, ale... out. Paweł Golański. Janota, Janota, Janota. Dobrze! I gol! Pięknie. Michał Janota. Ładnie. Strzedł i strzelił bramkę. Ach, nie to co trzeba. Dobrze. Powtórki nie będziemy oglądać. Nie ma sensu. Oj, ale teraz...
No nie, rzut karny. I zobaczymy, czy Zbigniew Małkowski. Żółta kartka dla Jacka Kiełba. Nie było faulu chyba. A, może troszkę. No już, bez powtórek. No nie, w środek strzelił. Nie wyczułem go. No cóż, 1-1. Pierwsza stracona bramka. Michał Janota znakomicie utrzymał się przy piłce, ale przejęli podanie do Macieja Korzyma. Zagranie też takie za bardzo łatwe do przewidzenia. I teraz stanie przejęcie Janota, Filipczuk, Maciej Korzym. Zatrzymali Macieja Korzyma, odebrał mu piłkę. Przechwyt i Golański. Kiełb. Kiełb stracił piłkę. Kiełb nieudany na razie jak dotąd mecz. Przez niego karny został. Teraz Filipczuk. Maćka Korzyma. Ależ teraz znakomicie mu odebrał piłkę niestety. No i trzeba wracać. Oni będą mnie kontrować, bo już widzę, że dobrze z kontry grają. A i łatwa strata, ale odzyskał z powrotem piłkę Janota. I walczy. I out dla Korony. Lisowski, Jovanović. Filipczuk dobrze przepycha się. Maciej Korzym dojdzie do piłki. Aj, zablokowali. I znów kontra, ale teraz dużo nas jest. Moich zawodników jest na połowie mojej. I dobrze Lenartowski zatrzymał go. I prawie odzyskał piłkę. Teraz jakieś przyspieszenie do boku. Ale tu najpierw Golański, teraz Lenartowski. No i koniec pierwszej połowy, 1-1. Chociaż szkoda tego karnego. Na razie nikogo nie zmieniam. Chociaż Filipczuk dla mnie jakoś śmiesznie mi się nim gra. Nie pasuje mi on na skrzydło w ogóle. Filipczuk mi bardziej na defensywnego pomocnika. O, teraz dobrze. I Jovanović chyba nie trafia. Czudrożny. Zablokowane strzały Janoty. Broni strzał Filipczuka, zamieszanie teraz w polu karnym, ale zdołali wybić. I niestety teraz mają kontrę. I to może być groźna kontra, ale dobrze, ślizg. Podanie do Macieja Korzyma. Ależ odebrali Maćkowi piłkę. Filipczuk tu jeszcze walczy. Lenartowski znakomicie. Ale to z tego jak dalej 1-1. To jest lepsze niż przegrana. O, wybijają wszystko moje prostopadło, każde moje prostopadło podanie. Dobrze przechwycają. Ale my też nie jesteśmy gości. Teraz dobrze Filipczuk. Przepchnie się. Nie, nie dał rady. Zatrzymali go. Lenartowski tu dobrze na defensywnym pomocniku. Gra na tej pozycji.
Aj, spalony, tak myślałem, ale nie miałem już co zrobić z piłką. 65. minuta, mamy mało czasu do zdobycia bramki. O, teraz było blisko na przejęcie. Co zrobił? Nie! Ale bramka! No nie! Ale włożył! Nie! No! I teraz jest tragedia! Przegrywam z Zawiszą Bydgoszcz 2-1 u siebie! Tak nie może być! Lisos, no ale nie opanował! Złe zagranie! Czyżby pierwsza porażka w drugim meczu szykowała się? Będzie trzeba może jakoś skład zmienić. Dobrze. Wybił, ale nie ma tam nikogo. Janota stracił piłkę. Ależ mnie mieszają. Rozbijają moją obronę jak chcą. Teraz dobrze, Dejmek. Już, Filipczuk. Janota. Nieźle, Janota. Wiem, że mogę zmienić skład, ale chyba lepszego. Teraz dobrze. Nie dał rady już podać Janota. A było tak blisko. I teraz Maciej Korzym. No ale nie może się przepchnąć, chociaż próbował. Dobry doping. Ale co z tego, jak Korona przegrywa? Filipciu. No, myślałem, że dostanę żółtą kartkę za to. No, dobrze, że nie dał żółtej kartki. Mamy, zobaczymy ile doliczy sędzia. Ale się utrzymuje, dobre mają utrzymanie przy piłce. Kajają nas tymi podaniami do skrzydła. O, może teraz, ale nie. Maciej Korzym, ma piłkę, Korzym. Onisowski nie opanował piłki. Proste błędy. No ale na razie niestety. No i przegrana. Przegraliśmy, ale jaką bramkę strzelił. No to po prostu. Aż sam byłem zaskoczony. Najlepszym naszym zawodnikiem był Michał Janota. Strzelił bramkę, ale to nie wystarczyło. Scout Hiszpanii. Bramkarz. Wszyscy bramkarze. A ten drugi scout? Bo dwóch, drugiego wysłałem w międzyczasie, wysłałem drugiego scouta. Ale nie wiem, czy coś, chyba nic nie przyniósł. I jesteśmy na 7. pozycji. Z dorobkiem 3 punktów. I teraz mamy mecz z Lechią Gdańsk. O. I też z Polski. Zobaczymy bramkarzy. Będziemy obserwować też. I teraz zespół. Coś trzeba zmienić. Kielb ma słabą formę, ale ciężką sytuację mamy. Ten Filipczuk, czy on na pewno jest, powinien być pomocnikiem?
No tak, no nie pasuje mi w ogóle na pomocnika, bo on jest... Dobrym tym. Dobrze zbudowany. Nie wiem, na razie zagra sobie Sierpina i zagra Sobolewski za Kielba. I za Maćka Korzyma Gołębiewski. I tak. Zaczynamy drugi mecz dzisiaj. Nie wiem, ile minutowy będzie ten odcinek, ale pewnie troszkę będzie. Tysiąc. I teraz gramy w Gdańsku. Dobrze, out dla nas i muszę zmienić taktykę może. Nie, może nie off super. Albo gramy na takie. I już wysoko powinni na niej siadać i przejmować piłkę od razu. Aleś, nie wiem czemu oni tak grają, ale... No nie! Teraz był ewidentny! Powtarza się sytuacja. O. Przestrzelił! Ale myślałem, tak myślałem, że w środek będzie strzelał, dlatego się nie rzucałem w ogóle. Dobrze, że udało nam się. Chociaż nasz obrońca już ma żółtą kartkę. Ale grałem dobrze skrzydłami. Teraz dobrze dajmy, jak się zachował. Michał Janota. Dobrze Janota, ale nie dał rady trzem zawodnikom. Dobrze zablokowany. Piłkarz Gdańska. Zły wyrzut Małkowskiego. Wydawało mi się, że ręka była, ale jak sędzia tego nie zauważył, to nawet lepiej. Nie możemy wyjść za połowę. O, teraz Jovanović. Dobrze, minął. Faulowany chyba był. I tak, Sobolewski, dobra zmiana, udało nam się za tego karnego odpowiedzieć bramką. I weźmiemy sobie teraz ofensywną, żeby jeszcze może jedną strzelić i na pewnego wyjść. Dobrze, Lisowski. Znakomity wślizg i zatrzymał akcję Gdańska. A myślałem, że będzie strzelał, ale... Dobrze, Jovanović i do Gołębiewskiego. Gołębiewski czeka. I Paweł Sobolewski. Michał Janota. I nie strzelił, ależ ładnie rozklepana. Rozklepana obrona Gdańska. Jakby to była z tej akcji padł gol, to by było naprawdę wyśmienicie. Paweł Sobolewski. Janota. Przechwycili piłkę Gdańsk. Przechwycił Gdańsk. Aut dla Gdańska. Lisowski dobrze przechwycił piłkę. Janota. Za daleko wypuścił piłkę. Wiśniewski.
wybicie Sobolewskiego. A. Czemu Lenartowski przeskoczył nad tą piłką? Nie mam pojęcia. Ale przez to straciliśmy. I teraz znów Sobolewski stracił piłkę, ale Lisowski odzyskał. I Lenartowski. Janota. Dobry zwód. Gołębieski nie zdąży. Ale zaczyna moja kolejna grać kombinacyjną piłkę. I dobrze to wygląda. Gdańsk na razie miał poza tym karnym, nie miał sytuacji dobrej. W sumie może delikatna wrzutka tam na Gołębieskiego. Dobrze się pina. Ale o, stracił też od razu piłkę. I Golański wyjaśnia na aut. Tym razem Jovanović. I myślę, że powinien już sędzia kończyć pierwszą połowę. Nie widziałem, ile doliczył. Teraz za łatwo, ale dobrze stanie wrócił. Jovanović. No i teraz skończył, jak akurat wychodziłem z kontrą. Górnik Zabrze przegrywa z Ruchem Chorzów, Lech wygrywa z Podbeskidziem, Pogoń 1-1 z Piastem Gliwice i Śląsk wygrywa z Zagłębiem Lublin. No i mnie na razie to nie interesuje. I gramy. Może później zmienię Korzyma, wejdzie Korzym i za Sierpinę kogoś. Bo Sierpina traci piłkę strasznie. Z słabym jeszcze zawodnikiem. O, teraz jakiś lepszy za Małkowski. I znów zły wyrzut Małkowskiego. I udało się. Ale złe wyrzuty Małkowskiego. Nie wiem czemu to się tak dzieje, że źle rzuca. Ale teraz przycisnął nas Gdańsk i trzeba by to jak najszybciej wybić. Nie, dobrze. Zrobimy zmianę. Wejdzie sobie za Sierpinę. Wejdzie sobie Kiełb. Kiełb czy Filipczyk? Kiełb. Zaufam Kiełbowi. Chociaż to nie jest jego optymalna ta, bo by wolał na lewej. Ale trudno. Błędy teraz własne. Coś czuję, że zaraz przez takie coś stracę bramkę. No właśnie. Coś czuję, że czerwona kartka dla Dejmy. Wybij. Dobrze. Chociaż cały czas Gdańsk ma piłkę. Dobrze, tu chyba Kiełb. Wiśniewski. Ładnie go minął. Przepychanki przy linii, ale cały czas Gdańsk przy piłce. I wchodzi w pole ale zablokowany. I daleko wybicie na Gołębiewskiego. Może się ktoś pomyli i przepuści piłkę. Janota wyłuskał, ale nie dał rady się utrzymać. I teraz szybka kontra. Szaleńczy atakuje obrońca. Aj.
zablokował ślizgiem. I teraz trzeba wracać. Janotana obronie dobrze. Odebrał piłkę. Dobie podanie i Jacek Kierp. Kierp. Oj, zaczęła się FIFA, dobrze, że... No, ale... Z korzyścią dla mnie się odcięła. Teraz powrót, 80 minuta, żebym nie stracił głupio bramki. Jacek Kierp, rozpędza się Kierp. Jakiś mój chyba zawodnik tam leży. Albo... I zmienimy teraz Janotę i Gołębiewskiego. Ja bym dał spróbować Filipczukowi zagrać tu. Albo na defensywnym pomocniku. Zobaczymy, może zda egzamin. GOL! Pięknie! Gołębiewski strzelił bramkę i zaraz się zmieni. Ale ładna wrzutka. I Gołębiewski gol. Dobrze. 2-0. Już pewny wynik. Zmieniłem przez przypadek na kamerę na bramkarza. Jovanović strata piłki. Aj, pogubili się teraz we dwóch. I koniec spotkania. Jeden mecz przegraliśmy, jeden wygraliśmy. No i myślę, że dobrze. Oceny. Zawodnik meczu Małkowski. Najlepszy ogół 7-0 Gołębiewski. A nie, w sumie jeszcze 7-7 Jovanović, 8-2 Małkowski. No, nawet dobre oceny mieli. A u nich to najlepszy. A nie chcę się szukać. Dobrze. Miał je dobry mecz. Takie wyniki były. I następny mecz zagramy z Jagiellonią Białystok, ale to już w następnym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie. Cześć!